Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić, a tłumy były zdumione. Czwartek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żywa woda nadziei. Codzienne komentarze do Słowa Bożego. Jezus w dzisiejszej Ewangelii uwalnia człowieka spod działania złego ducha. Można powiedzieć, że Jezus demaskuje złego. Ewidentnie widać, że zły duch. Który opętał człowieka, nie pozwala mu się komunikować z ludźmi. Człowiek opętany przez złego ducha w dzisiejszej Ewangelii jest niemy. Nie potrafi mówić, nie potrafi wypowiadać konkretnych słów, a w związku z tym prawdopodobnie nie może się dogadać z ludźmi, których ma wokół siebie. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie spotkania z człowiekiem, którym nie może się dogadać, kiedy coś mówi, a drugi nie rozumie, kiedy chce coś wyrazić, powiedzieć, a do kogoś to nie dociera. Zły duch miesza nasze relacje, miesza kontakty z innymi ludźmi. Ciągle przeszkadza nam w komunikowaniu się ze sobą. To jest jeden z objawów działania złego ducha. I drugi to ta przewrotność z dzisiejszej Ewangelii. Odbieranie wszystkiego na opak, wszędzie szukanie problemów. Czy też skupianie uwagi na tym, co jest złe, co negatywne w drugim człowieku, nie dostrzegając chociażby namiastki dobra? Przewrotność. Jezus jest tym, który uzdrawia. Uzdrawia nasze patrzenie, uzdrawia nasze myślenie, uzdrawia w końcu nasze relacje. Niech ten czas wielkiego postu, który przeżywamy, dzisiejszy dzień, niech będzie być może wykorzystaną przez nas okazją do tego, żeby pójść do naszego boskiego lekarza, aby on nas uzdrowił, uwolnił, uleczył.